Siemka, ja jestem Adacho i witam Was w kolejnym odcinku z quizami. Podam Wam na początku pewną informację. Dzisiaj byłem u lekarza i powiedziałem mu, że tęsknię za pewnym osobnikiem, którego poznałem przez internet, który nawet nie wie o moim istnieniu, ale ja go poznałem przez internet, nie że my się poznaliśmy. I za każdym razem, jak rozwiązuję jego quizy, to cierpię, ale z drugiej strony tęsknię za nimi i że się chyba uzależniłem i teraz nie wiem, co mam robić, bo od jakiegoś czasu on już nie wrzuca quizów. Pan doktor powiedział, że to już za późno, żeby leczyć takie przypadłości, więc jedyne co, to dał mi tabletki na kolana. Powiedział, że kolana jeszcze uratujemy, ale głowy nie. Także jestem zmuszony dzisiaj rozwiązywać quizy nie Marcela Żuka, ale wasze. I jestem mimo wszystko z tego powodu zadowolony. Czy mała też jest zadowolona? Mała leży tutaj w razie czego, jakbym za dobrze dzisiaj ją rozwiązywał, to dlatego, że mała mi podpowiada na uszko. Dzisiaj dziękuję Janowi i Michałowi. Dwa quizy będziemy sobie rozwiązywać. Pierwszy z nich został wrzucony już 9 września na Zakola Adacha. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Hejo, zrobiłem niedawno pewien quiz szczegółowy z Dragon Balla. Opierałem się na GT, normalnym Dragon Ballu, Super i tym podobnych. Jeśli będą jakieś błędy, proszę śmiało pisać. Mam nadzieję, że takowych nie było. Na ciebie, Adacho, też czekam, aż go rozwiążesz. Trzymam kciuki. No i druga sprawa... Tu jest kamera. No i druga sprawa taka. Michał, który podpisuje się jako studnia, naprawdę zrobił mi wielką, wielką przyjemność i wielką przysługę. Skonstruował niezliczoną ilość quizów, tylko on je zrobił w taki sposób, że zrobił z każdej sagi quiz. Są quizy, które są dłuższe, są quizy, które są krótsze. Dzisiaj będziemy sobie rozwiązywać taki mniej więcej średni, 30 parę pytań. Ten tutaj ma, z tego co pamiętam, z tego co tutaj widziałem w komentarzach, 20 pytań. Także pierwszy taki ogólny, drugi związany z sagą Superhero. Taką sobie wybrałem. Także zacznijmy od pierwszego. Od razu wam powiem, że jeśli nie widzieliście ostatniego live'a z Samonów, na drugą część ogólnoświatowej celebracji zrobiliśmy z Fuzim i Gecikiem Samony. Oczywiście tak samo jak na pierwszej części. Ale Fuzi i jego widz przygotowali niespodziankę. Robiliśmy wspólny quiz. W czasie rzeczywistym ponad 100 osób brało, jego widzowie i moi widzowie, wy. Braliśmy wszyscy udział w czasie rzeczywistym w quizie. Możecie sobie zerknąć na mój zapis ostatniego live'a, który jest właśnie z Samonów. Pod koniec po Samonach sobie przeszliśmy do tego quizu, więc mówię wam, bardzo się dobrze bawiłem. Nie będę wam zdradzał, jak mi poszło. Tak średnio najeżdża. Adacho, jestem Adacho. No dobrze, przechodzimy. Zacznij grę. Proszę bardzo, grupka osób tutaj już też rozwiązała ten quizik. No dobrze. Termin mam do 22, jeszcze zdążę, zobaczymy czy w ogóle wrzucę to do tego czasu, ale no okej. Czas też się tutaj liczy, okej. Czy Whis kiedykolwiek poczuł ból? Tak, kiedy Goku go ugryzł w rękę. To było w anime. Ile razy Chiaotzu padł w całym Dragon Ballu? Chodzi o śmierć, tak? 6 razy? 4 razy? 4? Ojeju. Pierwszy raz w klasycznym Dragon Ballu przez Piccolo Daimao. Drugi raz Nappa. Trzeci raz Kid Buu. Czwarty raz musiał umrzeć w przyszłości. Piąty raz, kiedy była... Saga Golden Freezer, to chyba też tam był. Chyba też tam był Chiaotzu? Czy został uratowany przez Whisa? Wydaje mi się, że Chiaotzu tam nie było. 4 albo 5. Jest! Mała, dobrze, mała mi tutaj na łóżko podpowiada. Gdy Goku przyciska czerwony guzik, o, Goku pojawia się obok Zeno, Zeno pojawia się Goku. Chyba Zeno pojawia się obok Goku jak czerwony. Okej, to było trudne. Jak nazywa się ta postać? To jest Ganos. Gonas, Geinos, Genitalios, Genas, Ganos. To łatwe. Jakbyś mnie zapytał, czy czwarty, czy trzeci wszechświat, to miałbym problemy. Jaki napis stał Pai Pai miał na tylnej stronie swojego stroju? Oczywiście. Pozdrawiam cię, Tomek, jeśli to oglądasz. Kill you. Znaczy nie do ciebie, Kill you. Po prostu taki miał napis. Co zrobił Tao Pai Pai, gdy poznał Son Gohana? Była taka sytuacja w takim filerku, prawda? Chyba przed Cell Games, kiedy Gohan tam sobie chodził po lesie i jadł jabłko ubrane na biało. Wydaje mi się, że walczył i potem odleciał. Z Pilarem chyba, co? Tak mi się wydaje. Nie walczył! O, nie będzie już 100%. No dobra, trudno. Dlaczego? A nie, nie dlaczego. Czego Android 17 najbardziej nie lubi na Ziemi? Robaków, chorób, ludzi i roślin. Ludzi. Tak dokładnie to kłusowników, ale okej. Okay. Jak ma na imię ten pimpek? Borareta. Albo Koich... Borareta? Połączenie ich nazywało się chyba Koichiareta. Koichiator? Borareta? Czekajcie, Borareta?
Koizukai, okej, to drugi był ten Borareta. Koizukai. Koichiareta, Borar... No dobrze, no mówię, kojarzę, pamiętam, że zrobili fuzję, pamiętacie? Android 17 bronił zwierzęta przed kłusownikami, myśliwymi, innymi zwierzętami. Kłusownikami. Myśliwi, no nie no, myśliwi, kłusownicy, dwie różne rzeczy. Jak ma na imię ta pani? Aleos, Aeos, Aloes... A nie Aios? Aeos? Aoes? Aios. Aios. No musi się kończyć na os chyba, nie? To chyba tak wymowa taka była dziwna. O, Redemption Question, no dobrze. Odleciał po prostu Tao Pai Pai. Fajnie, że tutaj jest... Oj. No halo. Prześlij. Przesyłam. Nie mogłem enterem tego potwierdzić? GT trudne! Zakładam gogle przeciwsłoneczne. Goku podczas walki z Syn Shenronem połknął ilu gwiazdkową kulę? 4, bo potem mu wyszło na czole. Czy nie? A może 2? To jest trudne pytanie. Chyba mu wyszła potem na czole. No wyszła mu potem na czole przecież kula, prawda? Jak ma na imię ta postać? Maron. Napisałem A wielką literą. Nikt się na mnie nie obrazi, prawda? Tutaj wielkość liter nie ma znaczenia. Już się ostatnio przekonałem o tym. Dragon Ball Super Broly. W jakiej formie Goku ugryzł Broly'ego? Nie ugryzł go. Ugryzł? Okej, dobra, ugryzł go. Wydawało mi się, że go nie ugryzł. Chyba już w Blue jak było, była lawa. Tak teraz coś mi się kojarzy. No dobra. Zamasu zabił potwora o nazwie Barbarian. Barbarian. Tak naprawdę to była rasa Barbarian, no ale niech będzie. Wszyscy tam mieli na imię Barbarian, nie wymyślili jeszcze imion. Wszyscy w rasie Barbarian mieli na imię Barbarian. Czy Goku Black kiedykolwiek oberwał z broni palnej i czym to skutkowało? Tak, dostał kulką i wstał. Kiedy Mai go snajperkowała, to dostał tylko w kolczyk. Nie, dostał, wtedy też się przewrócił, tak. Jak nazywa się ten atak? Revenge Black Ball? Revenge Black Ball? Death Ball! No i co? No i co teraz? Będę miał możliwość poprawy? W jakiej formie Goku walczył z Zamasu po tym, jak go poznał? SSJ2. Przez chwileczkę w anime walczył w SSJ2. Broly. Chile nie może określić poziomu power levelu Broly'ego, ponieważ jego power level jest zbyt wysoki, Broly jest zbyt szybki, skauter wybuchł, Broly zepsuł skauter. Power level zbyt wysoki. Mieli już nowe skautery, więc nie wybuchł. Musiał być przynajmniej nowy jakiś model, prawda? Skoro nie wybuchł przy takim dużym poziomie mocy. GT. Podczas walki z Freezerem i Cellem Goku odbił power polem jaki atak? Pierd? Laser? Destructo Disc? Kamehamehe? Power polem odbił chyba laser, co? Kamehamehe? To chyba Sela, no chyba... Nie pamiętałem tego w ogóle. Czy Whis kiedykolwiek ocalił pojedynczą osobę w anime? Pojedynczą osobę? Anime? Freeze w sumie wskrzesił. Chyba nie. Tak? Kogo? Jest wytłumaczenie? O, mogę się poprawić. Revenge? Kogo uratował Whis? Tak, pierwsza moja myśl była, że tak, ale nie mogę sobie przypomnieć kogo. Fajny quiz, ale nie ma tego. Wyjaśnień tak naprawdę. Czyli 3 złe odpowiedzi mam. Znaczy no, tak naprawdę więcej tylko poprawiłem. Ale pokazuje 17, no dobrze. Borareta? Kto to był w takim razie? Borareta. To był Borareta, mówiłem, że pamiętam dobrze, że był. No, a ten Pimpek to nie jest już. Ten Pimpek został wybrany do drużyny 4 Wszechświata w turnieju mocy, a Yamcha... Trzeciego. Ja nie kłamię, jak mówię, że mi się te dwa mylą. No i co oni zrobili? Patrzcie. Borareta, Koizukai i Pancea. Tego ostatniego nie pamiętam. Pancea. No, no był taki L-testosteron. Przechodzimy do drugiego quizu. Tam był w ogóle napis, zacznij ze swoimi uczniami. A, to jest ta sama strona, tylko że mogę robić to z widzami. To może jakiegoś live'ika zrobimy. Ale jakie mam to zrobić? A, dobra, Michał faktycznie wysłał mi drugiego maila, którym powiedział, że spieprzył i wysłał to jako administrator. Faktycznie, okej, dobra. O, Kamil nawet tu jest jeszcze. Faktycznie, Michał mi wysłał potem drugiego maila z ulepszonymi linkami, bo tutaj jak widzieliście, to miałem jak ten. Kto to? Son Goten. Miałem możliwość, ale w sumie może skorzystałbym z tamtych linków. Pierwszy jestem! A to? Trunks. To łatwe. Dawać trudniejsze i tak będą pytanka. Kto to? O, proszę bardzo, mangowa saga. To był Saiyaman X1. Dobrze, pamiętam. Kurde, manga Dragon. A to jest, proszę państwa, Saiyaman
X2. Michał, to jest łatwe. Kto to? Doktor Hedo. Quiz znajomości postaci. Kto to? Kto to? To jest seria Alpha. Alpha Zombie może? Dobrze? Alpha Series. No ale co to? Aha, że co po angielsku? Alpha Series. Kto to? Nie wiem! Alpha 12, no ma na koszulce. Alpha... Kto to? Kto tam? Ale dobry test. Co to za quiz? Chalk! To był chalk. Nie. Scale? Oni byli od przedmiotów szkolnych, co nie? Kompas. Rula to była baba. To był scale. Ale chalk chyba mi się też kojarzy. A może chalk? Moja pierwsza myśl to chalk, ale się zastanawiam nad scale'em. To był scale, okej. Okay. Już miałem krzyczeć, że pierwsza myśl lepsza. To jest rula. Chalk, kompas, rula. Podoba mi się te pytania. Kto to? No już ci mówię, Michał. Kto to? To jest kompas. To jest ta, którą Goten podry... Filler? A, była, okej, okay, dobra. To jest kompas, okej. Okay. Kompas to był rudy chłopak. Tamta dziewczyna, która z Gotenem, to było... Czyli po angielsku mam pisać, no dobra. Może faktycznie Michał tam pisał mi, że po angielsku. To jest chalk. To był chalk! No to przecież jeśli wszystkie odpowiedzi już były, no to wiadomo, że to nie jest. To jest beta 1 chyba. Czy beta 2? Wydaje mi się, że 2. To był beta 1 czy beta 2? Beta 1, kurde, zapomniałem. Autentycznie zapomniałem, który to był gość. A, beta 2, aha, już pamiętam. Na brzuszku miał tutaj beta 2. Kto to? No to jest już beta 2. Kto to? Ja pierniczę, co to za quiz? Michał, no ja cię bardzo szanuję, ale ty. Kto to? Kto tam? To jest Elvis Presley. Kto to? To jest, no jeśli nie beta 1, ani nie 2, ani nie 7, no to beta 8. Jakie to jest quiz? Kto to? Sierżant Katie? Sierżant Nuts? Oczywiście, że to sierżant Nuts. Chodzi o Dino. Podbije coś? Bina. Tyrano. Tyrano. Tyranor. To nie był jakiś Tyrannosaurus X? Tyranorex. Nie wiem, jeden. Nie pamiętam. Dino Droid. O, ale jeden zgadłem. To jest pan. O kurde. Kto to? To jest Janet, Justin czy Jessie? Naprawdę? Ona miała imię? Janet chyba. Najbardziej pasuje. To jest Hachimaru. Ale to jest naprawdę quiz, który zmusza was do odświeżenia najbardziej zakurzonych zakątków waszego umysłu. To jest Carmine. Teraz wyjdzie, kto dobrze czytał i kto dobrze oglądał, co? Redemption Question. No dobrze. Tyrannosaurus. Jak on się nazywał? Dino... Droid 1. W sumie fajna nazwa. Dino Droid. Megan Fox chciałem napisać. Magenta. Kto to? Vomi. I zaraz będzie Android 16, który się nazywa Gevo. Przewidywalny quizik trochę. Gamma 1. Ale pytanka tutaj lecą. I potem Gamma 2, ten Cell Max, tak? Jak teraz będzie Cell Max? To nie jest Cell Max. To tutaj musi być chyba po angielsku, no nie? Tak, po angielsku są te pytania, dobra. Żołnierz 15. Kto to? Michał, przecież to nawet nie trzeba wiedzieć, co to jest za żołnierz. Przecież jest napisane na jego obraniu. Żołnierz 94. Kto to? Piccolo? To jest Co to jest za quiz? To jest Piccolo z odblokowanym potencjałem. Kto to? O, jest on! I na końcu co będzie? Gohan Bestia może? Tylko 5 liter tu jest i 5 tu. Okej, okay, teraz czy Gohan... Gohan Beast to jest. Nie Beast, Gohan. Okej. Okay. Co to jest za quiz? To był beta 1. O nie. Quiz, który składał się z pytań... Kto to? Z pytania jednego. Zrobię sobie jeszcze na szybko inny quiz od Michała, tym razem z sagi Garlika Juniora. Zobaczymy, czy to też są pytania typu kto to, czy może tylko w kwestii superhero tak to wyglądało. Kto? To jest Maron.
Garlic Junior. Oj, nie tak. Garlic Junior. Garlic, okej, okay, dobra, Garlic. O, kto to? To był, VN-word, nie, to był Spice. To był win, nie, to był salt. To był win, nie, to był musztard. To jest winegar, no co ty chłopie, nie wiesz, co ty mnie pytasz o takie proste rzeczy. A to jest Ikarus. Wtedy kurwa nie trafiłem żadnego żołnierzy. To jest Super Garlic Junior. Ale quizy. Kto? Kto tam? To jest Ginger Sancho Nikki? Kto to? To ja pytam, kto to jest. Nie wiem, Ginger? Garlic to jest? Co to za pytanko? Nie wiem, kto to był. To jest chyba Ginger. A, to Sancho. Był taki ktoś tam? Kto to? To jest Ginger. To jest... No jak, no chłopie, gdyby było odpowiedź Cybermen z katanami, to był mój drogi Spice, Old Spice. Nie no, to jest jeszcze Young Spice. Wszystko zrobione! Ranking 1 na 1, 6 nieprawidłowo. Nawet źle odpowiedziałem na pytanie Garlic, za słaby jestem do tego. Koniec. Koniec tego odcinka, Michał. O. Ja jestem zdania, że te quizy są po to, żeby się dobrze bawić. Ja się kurwa tak dobrze bawiłem, rozwiązując to, że niespodziewany ten element zaskoczenia po prostu rozwalił mnie na łopatki. Ha, Michał, dziękuję ci. Czyli są to po prostu quizy znajomości postaci. Okej, okay. Nie quizy ogólnej wiedzy, tylko quizy znajomości postaci. Może napisałeś o tym, może nie doczytałem, a może się po prostu już przyzwyczaiłem na pytania o wszystko, ale to było dobre. Jeśli wam się podobało, dziękuję wam za oglądanie. Możecie zostawić lajka, możecie zostawić suba, żeby niczego nie przegapić. Mała aż sobie poszło, bo nie mogła już tego mojego głupiego gadania słuchać. Dzięki jeszcze raz. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana.